Poprzedni film instruktażowy koncentrował się na poprawianiu elastyczności oraz zakresów ruchomości kończyny dolnej. W drugiej części dowiesz się, w jaki sposób pracować nad elastycznością mięśni kończyny górnej oraz jak mobilizować kręgosłup. Mięsień najszerszych grzbietu jest jednym z silniejszych mięśni naszego tułowia. Jego nadmierne napięcie powoduje zapięcie klatki piersiowej i zaokrąglenie pleców. Dlatego ważne jest, aby pracować nad jego uelastycznieniem, poprawieniem jego długości. W wyniku nadmiernego napięcia mięśni z przodu, nasza postawa i odcinek piersiowy są często zamknięte, zaokrąglone. Dlatego mobilizacja odcinka piersiowego polega na prostowaniu, czyli elongacji całego kręgosłupa piersiowego. Do rolowania mięśni prostowników wykorzystasz urządzenie o nazwie Duoball. Dzięki niemu dotrzesz do trudno dostępnych mięśni kręgosłupa oraz ominiesz wyrostki kolczyste, które mogą być wrażliwe i bolesne podczas zwykłego rolowania na wałku. Wcześniejsze ćwiczenia z wykorzystaniem rollera oraz duobola miały za zadanie upłynnić oraz uelastycznić powięź. Ćwiczenia rozciągające, czyli tzw. stretching, ma za zadanie rozciągnąć włókna mięśniowe oraz poprawić zakres ruchomości. Zgarbiona postawa ciała oraz siedzący charakter pracy powoduje zaokrąglenie ramion i nadmierne napięcie mięśni piersiowych. Proponowane ćwiczenie ma za zadanie usprawnić ten łańcuch i rozciągnąć mięśnie piersiowe, wpływając na poprawę sylwetki. Ćwiczenie proponowane poniżej ma za zadanie rozciągnąć mięsień najszerszych grzbietu, czyli wpłynąć na kurczliwość oraz długość mięśnia. Wcześniej rolowanie miało za zadanie upłynnić powięź i poprawić gęstość tkanki. Bardzo częstym schorzeniem osób pracujących przed komputerem jest tak zwana cieśń nadgarstka. Pokrótce, problem ten dotyczy promieniowania, mrowienia oraz sztywności dłoni w wyniku zwiększonego napięcia mięśni grupy przedniej przedramienia oraz troczków mięśni zginających nadgarstek. Mobilizacje stawowe to techniki, które za pomocą cyklicznych ruchów wpływają na elastyczność torebki stawowej. Dzięki temu usprawniamy zakres ruchomości stawu oraz jego mobilność. Proponowane przez nas ćwiczenie poniżej ma za zadanie uruchomić w rotacjach odcinek piersiowy. Dodatkowo ustabilizowana obręcz miednicza wpływa na efektywność tego ćwiczenia. Odcinek piersiowy kręgosłupa jest przystosowany do wykonywania ruchów skrętnych, czyli rotacji. Natomiast bardzo często dysfunkcje, które występują w tym regionie, dotyczą zgięcia oraz wyprostu. Prezentowane ćwiczenie ma za zadanie usprawnić rotację, czyli mobilność odcinka piersiowego kręgosłupa, a tym samym w sposób pośredni wpłynąć na poprawę stanu odcinka lędźwiowego. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zostaw wiadomość na Facebooku Strefa Sprawnego Ciała lub skontaktuj się telefonicznie.